Charles Henry McIntosh. Komentarz do Piątej Księgi Mojżeszowej, rozdział 11. Błogosławieństwo i przekleństwo. Rozdział ten zakańcza pierwszy fragment rozważanej przez nas księgi, zawierający apele Mojżesza skierowane do ludu izraelskiego. Stanowią one poniekąd mowę pożegnalną tego umiłowanego sługi Bożego, której wyraża on swoje ostatnie życzenia i której wyłącznym celem jest zachęcenie ludu do zdecydowanego posłuszeństwa. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 11, wersety 26-32. Streśćmy zatem krótko najważniejsze pouczenia. Z posłuszeństwem wiąże się błogosławieństwo, z nieposłuszeństwem przekleństwo. Góra Garizim stoi naprzeciw góry Ebal. Urodzaj przeciwstawiony jest nieurodzajności. W rozdziale 27 będziemy jeszcze mieli okazję zobaczyć, że góra Garizim z jej błogosławieństwami zostaje całkowicie pominięta. Jedynie przekleństwa Ebalu rozbrzmiewają w swych przeraźliwych tonach w uszach Izraelitów. Podczas gdy na górze Garizim panuje budzące grozę milczenie, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. List do Galacjan, 3 rozdział, 10 werset. Błogosławieństwo Abrahama może spocząć jedynie na tych, którzy stoją na gruncie wiary. Wrócimy jeszcze do tej ważnej zasady.